Tomasz Poręba, szef kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości, europoseł tej partii. Dzień dobry, witam. Witam panią, witam państwa. O czym mówił prezes Kaczyński wczoraj podczas wieczornego spotkania z klubem Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie? Mobilizował, bardzo mocno zachęcał do takiej dalszej, mocnej pracy w kampanii posłów. A taka mobilizacja jest potrzebna? Cały czas. Ja cały czas powtarzam też moim kolegom, zresztą mówiłem o tym wczoraj, że to nie jest też tak, że myśmy już te wybory wygrali, mamy dobre sondaże. Te wybory są jeszcze bardzo otwarte, to jest bardzo trudne, to są bardzo trudne wybory. Nie można spocząć na laurach. Musimy bardzo mocno się przyłożyć, również jeżeli chodzi o ten wymiar mediów społecznościowych, gdzie nasi posłowie muszą być znacznie bardziej aktywni, muszą jednak ten nasz przekaz kampanijny mocno, ale to jeszcze raz podkreślam, bardzo mocno promować. Czyli inwestujecie w internet, a jak jest morale w partii? Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dobre, bo wie pani, z jednej strony dobre sondaże, myślę, że całkiem niezła kampania, duże oczekiwania co do tego, co przed nami. Bardzo ważne wybory, one rozpędzają tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość. Mam nadzieję, rozpędzą Prawo i Sprawiedliwość pod kątem kolejnych wyzwań wyborczych. I wracając do pani tego wcześniejszego pytania, to rzeczywiście to spotkanie wczoraj dla mnie było osobiście też bardzo ważne, bo poszedł bardzo konkretny sygnał ze strony pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że moi drodzy, czas na bardzo jeszcze mocne przyłożenie się w tej kampanii na ostatnich dwóch tygodniach. Jest wiara w sukces, rozumiem, ale czy ja pytam nie przez przypadek o to, jakie jest morale w partii, dlatego czy ono nie zostało jednak nadwyrężone przez te ostatnie informacje, które zostały opublikowane, czyli taśmy z afery podsłuchowej z udziałem premiera, wtedy jeszcze nie premiera, Mateusza Morawieckiego. Ja patrzę na tą sprawę z perspektywy właśnie szefa sztabu wyborczego i dla mnie jednak opublikowanie materiałów, które już były wcześniej znane, to po pierwsze. Po drugie jednak w czasie, 3 tygodnie przed kampanią wyborczą, przed finałem kampanii wyborczej, materiały, które nie wnoszą niczego nowego tak naprawdę. Ale dlaczego dziennikarze mieliby tego nie publikować? Nie, ale ja po prostu patrzę z punktu widzenia właśnie szefa sztabu wyborczego. No ja wiem, że wam to jest nie na rękę. W momencie, kiedy jednak w tych materiałach Mateusz Morawiecki, można powiedzieć wszystko, ale nie to, że można mu cokolwiek zarzucić. No ale poznajemy jednak... Który chyba jako pierwszy w 2013 roku przewidział, że będzie kryzys imigracyjny. To są jednak ważne rzeczy. No to natomiast jeszcze pani redaktor, szybciutko jeszcze wrócę do tego pani pytania. Ja mam w tej kampanii wyborczej takie poczucie, że jednak naszym przeciwnikiem nie jest Platforma Obywatelska. Może to zabrzmi dziwnie. Czyli kto jest waszym przeciwnikiem? Naszym przeciwnikiem są jednak takie bardzo mocno niechętne rządowi media, które nas... Media są od tego, żeby patrzeć przede wszystkim rządowi na ręce. Od tego są media. Ale panie redaktor, no więc ja proszę mi też pozwolić, żebym przedstawił punkt widzenia jako człowiek, który prowadzi kampanię. Więc po jednej stronie mamy Platformę, która tak naprawdę w tej kampanii nie istnieje. Natomiast z drugiej strony tą pałeczkę w tej kampanii, tą właśnie narrację w tej kampanii przejęły bardzo nam niechętne media. Dam pani taki przykład. Wczoraj, no bardzo ważna sprawa, VAT. Jedna z gazet mówi, że za Platformy pojawiła się notatka, nie robili wiele, żeby uszczelniać system VAT-u. No jedna z telewizji, która ma w swoim logo Cała Prawda, Całą Dobę, na przykład nie jest w stanie w faktach o tym powiedzieć, wie pani. No to jest coś niezwykłego. Ale Mateusz Szczurek się odnosił do tego w internecie, w rozmowie z Business Insider Polska i mówi, że te tezy tego artykułu są absurdalne i szkoda, że nikt do niego nie zadzwonił, bo gdyby zadzwonił, to udałoby się wyjaśnić, zapobiec pisaniu takich głupot. No ale, po prostu. Ale mamy do czynienia z konkretną notatką, pani redaktor. Konkretnymi informacjami, gdzie jest czarno na białym napisane. Za rządów Platformy Obywatelskiej nie było woli uszczelnienia VAT-u. A Mateusz Morawiecki jest atakowany między innymi za to, pani redaktor, Mateusz Szczurek, że miał odwagę, siłę i determinację, żeby z mafią VAT-owską walczyć. Mateusz Szczurek wyjaśniał to w tej rozmowie, o której wcześniej wspominałam, że dodatka odnosiła się wyłącznie do zakończenia procesu legislacyjnego i głębokich zmian w ustawie o VAT w danej kadencji. Chodziło o to, żeby to było przygotowane solidnie, nie na kolanie i na takie przeprowadzenie ustawy w tamtym czasie przed ukończeniem kadencji nie było po prostu szans. To nie znaczy, że w ogóle Platforma tego nie chciała zrobić. To w takim razie dlaczego za rządów Platformy VAT był na poziomie 115 czy 110 miliardów, a za rządów Platformy już na poziomie 135 miliardów, jeżeli chodzi o odzyskiwanie Skyrocku? Powiedział pan, panie pośle, że to jest, że w tych taśmach nie ma nic nowego, że to jest właściwie odgrzewane kotle. Taka jest też również narracja narzucana przez Prawo i Sprawiedliwość. No, ale nie ma nic nowego. Dwa nieznane wątki. Jednak z taśm z restauracji Sowa i Przyjaciel opublikował portal TVN24.pl i pozwoli pan, że zacytuję. 5 dych czy 7, czy stówkę mu damy na jakieś badania, czy na coś, mówił w restauracji Sowa i Przyjaciele Mateusz Morawiecki, obiecując wsparcie finansowe dla byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL Aleksandra Grada. Mateusz Morawiecki prosił też o dosję Grada i zapewniał, że i tu cytat, pomyśli i jednorazowo będzie mu mógł na pewno coś sprokurować. Pani redaktor, zrobił to czy nie? Krótka piłka.
Ale czy takie praktyki, obietnice? Ale pani redaktor, pytam, czy rzeczywiście za tymi słowami poszły czyny? Ja ostatecznie nie wiem. Ja ostatecznie nie wiem, czy ówczesny prezes banku to zrobił, czy nie wiem. Ale właśnie, pani redaktor, tu w tym cała w tej taśmie historii sprawa polega na tym, jest chęć pomocy. Że jest rzucona jakaś narracja, jakaś insynuacja wobec premiera Morawieckiego, a nie ma żadnych ani taśm, ani konkretnych jego działań, które by to uwiarygodniały. Nie ma nic tak naprawdę. I teraz odpowiedzmy sobie pytanie. Czyli Polacy nic się nie stało, odpowiedzmy sobie na to pytanie, dlaczego tak jest. No po pierwsze, jest to bardzo dobry premier. Po drugie, miał odwagę wypowiedzieć wojnę mafią VAT-owskim. Po trzecie, jest twarzą kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Po czwarte, jest bardzo aktywny, skuteczny i naprawdę dobrze zarządza sprawami naszego kraju. I to jest główny powód ataku, pani redaktor. Słyszeliśmy szereg komplementów pod adresem pana premiera Morawieckiego ze strony pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i sprawa jednak musi być poważna, skoro prezes ruszył z odsieczą do telewizji publicznej i wystawił tam taki, można powiedzieć, certyfikat jakości panu premierowi. I jednocześnie chyba to był sygnał dla partii, że to nadal jest faworyt. Wywiad w telewizji publicznej był planowany już z pełnym wyprzedzeniem, bo to było już aranżowane znacznie wcześniej. Oczywistym było, że te pytania odnośnie tych taśm musiały paść wówczas wczoraj podczas wywiadu z prezesem Kaczyńskim. Ale zwracam państwu uwagę jeszcze raz na to, że ta ocena Mateusza Morawieckiego, ta nasza bardzo wysoka Mateusza Morawieckiego, bierze się stąd, że dzięki niemu mamy pieniądze na te wszystkie obiecane przez nas programy socjalne. I to dzięki Mateuszowi Morawieckiemu udało się w budżecie państwa zatrzymać poważne środki, a nade wszystko, bo to jest bardzo ważne, panie redaktor. Chyba nikt tego nie kwestionuje. I wczoraj o tym mówił wyraźnie pan prezes Kaczyński. Wypowiedział wojnę mafiom VAT-owskim w Polsce, karuzelom VAT-owskim, po prostu mafiozom, którzy nie można moim zdaniem w tej całej sprawie również zlekceważyć tego właśnie argumentu, że jest to pewna próba odegrania się zaatakowania Mateusza Morawieckiego ze względu na to, że właśnie walczy ze złodziejami w Polsce. Straty wizerunkowe będą czy nie będą? Są? Nie ma ich. Ja nie mam poczucia żadnej straty wizerunkowej. Obawiacie się wynik wyborów samorządowych w kontekście tych taśm, które zostały opublikowane? Pani redaktor, ja absolutnie nie patrzę na te wybory z punktu widzenia obawy w związku z tymi taśmami. Powtarzam, nie ma żadnych dowodów na to, co te media mówią, nie ma żadnych taśm, nie ma żadnej, ale to żadnego uzasadnienia dla tego, żeby w ten sposób atakować Mateusza Morawieckiego. Czyli o wynik wyborów się nie obawiacie, rozumiem, w kontekście tych publikacji. Absolutnie nie. Pani redaktor, robimy swoje. Mamy kilka naprawdę jeszcze przed sobą ważnych elementów tej kampanii, a Mateusz Morawiecki w tej finalnej części kampanii będzie bardzo ważną dalej. No, cały czas jest ważną figurą. Istotnym elementem. To chciałam zapytać, czy w Europarlamencie pańscy koledzy po fachu z innych krajów pytali o to, co się tutaj dzieje, o te taśmy z udziałem przyszłego polskiego premiera? Byłem w Strasburgu na głosowaniach i proszę mi wierzyć, że naprawdę o wielu rzeczach słyszałem, ale nie o tym, aby ktokolwiek pytał o taśmę Morawieckiego w Polsce. Z całym szacunkiem, ale to nie jest temat, który by jakoś w sposób szczególny interesował europejską opinię publiczną. Ja w każdym razie o tym nie wiem. A czy po wyborach może dojść do jakiegoś przetasowania w rządzie? A dlaczego? No pytam. Takie też chodziły. Słuchało się spekulacji takowych. No. Ja jestem szefem kampanii samorządowej. No trudno mi mówić, co będzie po wyborach, ale wydaje mi się, że ten rząd jednak pracuje bardzo sprawnie, bardzo dobrze i skutecznie. Czyli premier będzie rządził do końca kadencji? Premier jest doskonałą, jest świetnym fachowcem, bardzo dobrze zarządza sprawami Polski i jakie zmiany? Ja tutaj nie widzę żadnego logicznego uzasadnienia. I to tyle w Radiu Z. Ciąg dalszy na naszym Facebooku radioz.pl. To był Tomasz Poręba. Rozmawialiście też podczas tego wczorajszego posiedzenia klubu parlamentarnego na przykład o ustawie, właściwie o projekcie obywatelskim w sprawie zniesienia obowiązku szczepionek? Nie, nie było takiego. Nie było takiego tematu? Nie ma takiego tematu, dlatego że pani redaktor, ja przypomnę, że jest to projekt obywatelski. Źle się wyraziła, nie tyle szczepionek, ile szczepienia dzieci. Właśnie, tak, powinna być bardzo precyzyjna, tak. Ale ja oczywiście rozumiem kontekst. To jest projekt obywatelski, to pierwsze. W przypadku projektu obywatelskiego została podjęta wczoraj decyzja, aby skierować go do komisji, żeby go jeszcze bardziej, nie wiem, rozważyć, rozpatrzyć, przeanalizować. I jesteśmy na tym etapie, a jak on będzie później procedowany, no to nie ode mnie w tym momencie zależy. Ale czy PiS, Prawo i Sprawiedliwość odrzuci ostatecznie ten projekt? Ale to jest pytanie jakby do... Do Sejmu, tak? Czy nie do pana? Pani redaktor, to jest pytanie do
komisji właściwej w Sejmie, która będzie ten projekt analizować, która będzie, ale się nad czym tym, to się zastanawiać? Która będzie się nad tym projektem pochylać, ale ja bym też chciał mieć takie poczucie, że jednak działa pewna procedura legislacyjna w Polsce, jeżeli, czy w polskim Sejmie. Jeżeli jest projekt w Sejmie, jest procedowany w komisji, czy przeniesiony do komisji, to dajmy mu tam jakby też zacząć żyć. Natomiast jeżeli pani mnie by zapytała. Tak. Bo to jakie jest pańskie zdanie? Było następne, podejrzewam, takie było następne Nie, pytanie. Następne byłoby inne, ale tak, skoro pan już wywołał taki temat. Moim zdaniem trzeba dzieci szczepić, no to jest A oczywiste. Pan swoje dzieci szczepił, czy oczywiście, nie? Oczywiście, że szczepiłem i myślę, że to jest tak indywidualna z drugiej strony sprawa, że też pozwólmy jednak decydować. I były jakieś konsekwencje zdrowotne w związku z tym, że dzieci były szczepione? Pani redaktor, nie było konsekwencji zdrowotnych, natomiast muszę pani powiedzieć, że to jest indywidualna sprawa każdego z rodziców, a w przypadku mnie, mam dwie córki, myśmy z żoną absolutnie szczepili dzieci, no to ale to jest mój punkt. Nie miał pan żadnych wątpliwości, ale chwileczkę. Ale minister zdrowia mówi jasno. Minister zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Szumowski. Nie będzie szczepień, grozi nam epidemia, to jest niebezpieczne. Nie wiem, to jest jakiś cytat, ja nie znam tego cytatu. Ja mogę odpowiedzieć jako Tomasz Poręba, bo rozumiem, że tutaj pani mnie pyta jako, no tak, jako Tomasza Poręby. Ale to jest minister zdrowia, lekarz. Pani tak, no ale... Proszę jednak w tak indywidualnej sprawie, jaką są szczepienia, no pozwolić decydować też rodzicom. Czyli może być tak, że jednak dopuścimy taką możliwość, że rodzice będą dobrowolnie decydować, szczepić dzieci czy nie szczepić. Pani doktor, jeżeli komisja i potem Sejm pójdzie w takim kierunku, no to zobaczymy. Ja nie wiem, jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy. Leszek Miller na Twitterze napisał tak. Projekt ustawy znoszącej obowiązek szczepień zamiast odrzucić skierowano do komisji. Nastał czas idiotów. Decyzja, czyli może inaczej, opinia pana premiera Millera. No przecież, ale mocno powiedziane. No ale ma prawo do takiej opinii. Mamy wracać do średniowiecza? Jak ja mam prawo powiedzieć, że będę czy szczepię dzieci. Tak? A to nie jest tak, że boicie się wyborców, bo z sondaży wynika, że większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że rodzice mają prawo właśnie do decydowania o tym, czy szczepić, czy nie szczepić dzieci. Ale w jakim sensie mielibyśmy się bać wyborców? No, bo z sondaży wynika, że wasi wyborcy właśnie chcą takiej dobrowolności. No, panie doktor, no... Zastanawiam się, czy nie igracie z ogniem. Czy sprawa będzie w komisji? Ja zachęcam do śledzenia tej sprawy, bo ona będzie na pewno teraz, będziemy śledzić, będzie, na pewno, będzie, dlatego, że będzie ona procedowana. Ten temat jest bardzo ważny społecznie, rezonuje, co do będzie, tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak, będzie procedowana w komisji i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, ale powtarzam, no ja jednak chciałbym mieć poczucie, że tutaj w takich sprawach no zdanie rodziców jest najważniejsze. Jest nowa odsłona kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Partia rozwiesza w miastach billboardy. Billboardy się jeszcze sprawdzają? Mają jeszcze jakąś taką siłę nośną? To jest dobre pytanie. Bo skoro pan wcześniej mówił, że przede wszystkim pan mobilizował swoich kolegów, żeby byli bardzo aktywni na Twitterze, w mediach społecznościowych, rozumiem, że na Facebooku, to znaczy, że przede wszystkim upatrujecie siłę mediów w internecie. Tak, zgadzam się, że mobilizowaliśmy i do większej aktywności w mediach społecznościowych, ale co do tych billboardów, rzeczywiście powiem pani, że to jest pytanie, które mnie też osobiście sobie też zadawałem, bo proszę zwrócić uwagę, że przy takiej dużej ilości nasycenia nośnikami w naszych polskich miastach, różnego rodzaju reklamami, billboardami, płachtami, różnego rodzaju ściankami. No, Patryk Jaki też wywiesił bardzo duży billboard w środku Warszawy. No pewnie Trzaskowski za chwilę, pan Trzaskowski ale za chwilę wywiesił. Jest pierwszy, więc, w centrum Warszawy, przy Rondzie Dmowskiego. Więc sam zastanawiałem się i zadawaliśmy sobie to pytanie na sztabie, czy to rzeczywiście nie będą pieniądze wyrzucone w błoto, że ta kampania billboardowa może gdzieś tam nam zniknąć w tym takim właśnie nasyceniu różnym innym przekazem polskich miast czy miasteczek. Ale uznaliśmy, że jeszcze w tej kampanii pociągniemy billboardy. No mam nadzieję, że to się przełoży na sukces wyborczy. Zresztą dobre hasło, rodzina, praca, dom. No i właśnie, dotrzymaliśmy słowa rodzina, praca, dom. Skąd ta zmiana, że trzeba zmienić hasło na dwa tygodnie przed wyborami? Każdej dobrze prowadzonej kampanii hasła się zmienia nawet kilka razy. I my, myślę, że prowadzimy tą kampanię nieźle. Było hasło, dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie. To był pierwszy etap naszej kampanii. Teraz już się zużyło to hasło, tak? Nie, teraz pokazujemy w jakich obszarach. Czyli tych tak najbardziej istotnych z punktu widzenia każdego Polaka. Bezpieczeństwa każdego Polaka, czyli praca, rodzina, dom, to jest coś, o czym ludzie myślą każdego dnia i mówią o tym każdego dnia, a mam takie przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie w tych szczególnie obszarach dotrzymało słowa i nie zawiodło wyborców. Uwiarygodniający taki przekaz, że można nam zaufać również dalej. To co w ten weekend? Dokąd pojedzie PiS busem, czy też PiSobusem pan premier? Konsekwentnie
od dzisiaj tak naprawdę. Piątek, sobota, niedziela, konwencje regionalne. Dzisiaj Białystok, jutro Lublin, pojutrze w niedzielę Mój Rzeszów. Ściana wschodnia. No proszę zwrócić uwagę, że zaczęliśmy od południa, zachód, potem północ i teraz wracamy w kierunku wschodnim i wrócimy do Warszawy w przyszłym tygodniu, na Mazowsze czy na Śląski i do Małopolski. I to będą te konwencje. Ale oprócz tego PiS-Bus, który jest zresztą też bardzo dobrym takim dla nas dobrą możliwością prezentowania naszego programu. Będziemy w kilku miejscowościach na Lubelszczyźnie jutro, będziemy w kilku miejscowościach na Podkarpaciu. A oprócz tego w przyszłym tygodniu kilka nowych, myślę, takich ciekawych pomysłów, ale nie chcę o tym mówić, ale na pewno te dwa tygodnie będą z naszej strony takie intrygujące, powiem. A gdzie będzie końcówka kampanii? Gdzie będzie ten ostateczny akord? Tutaj jeszcze się zastanawiamy, ale na pewno końcówka kampanii będzie w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości intensywna. Okej, ale mówię o mieście. No właśnie powtarzam, zastanawiamy się. Nie chciałem, jeżeli pani mi teraz powiedział, to bym jakby zburzył całą ale jeszcze... Ale jakiś plan macie, rozumiem? Tak, mamy trzy możliwości. Trzy możliwości. No to chociaż proszę powiedzieć, Gdańsk, Warszawa, Wrocław? Polska Centralna, Polska Wschodnia. Zobaczymy. A z jakim przekazem teraz jedzie właśnie pan premier? Tym samym. Dotrzymaliśmy słowa, tak? Rozumiem. No to jest jeden z kilku przekazów naszych, o jakich mówimy, ale też mówimy o skuteczności. Mówimy o tym, i znowu będziecie straszyć PSL-em? Mówimy o skuteczności. W jaki sposób my straszymy PSL-em? No zarzucacie im, że wyprzedają srebra narodowe, kiedy tak na... No, dzisiaj będę miał też konferencję na ten temat. No jest mnóstwo przykładów jednak. Kiedy największe prywatyzacje były jednak za czasów AWS-u. No przepraszam bardzo, jednak no tak. podajemy jednak konkretne przykłady prywatyzacji z udziałem PSL-u, a proszę pamiętać, że PSL rządził od 89 roku chyba w sumie 16-18 lat. Więc jakby w tym szerszym kontekście spójrzmy na to, ale też będziemy mówić o kolejnych przykładach zwijania Polski za rządów Platformy PSL-u, bo mówimy, wie pani, o 477 zlikwidowanych posterunków policji. Dzisiaj będę mówił o pocztach. Za chwilę o zwijających się liniach kolejowych. No krótko mówiąc, słabo to wyglądało w tych dawnych, słusznie minionych czasach. A ile już wydaliście na te kampanie? Bo widać, że jednak... To jest kampania, na którą się wydaje dużo pieniędzy. A ile dokładnie? Nie mogę teraz powiedzieć, no bo to jest cały czas jakby w trakcie, kampania jest w trakcie realizacji i to wszystko państwo zobaczycie w sprawozdaniach wyborczych, ale czy to jest kampania na bogato? No jest na bogato. Ja pani powiem, że raczej to jest kampania, gdzie koncentrujemy się na takich bardzo dobrze przygotowanych, punktowych eventach dotyczących czy to miejsc, czy to tematyki i być może jest takie wrażenie, ale myślę, że te nasze konwencje czy spotkania, no to, że są dobrze estetycznie, fajnie zwizualizowane, no to ja się tylko mogę cieszyć. I teraz po tych turbulencjach z taśmami Morawieckiego, to na jaki wynik liczycie? Pani doktor, przypominam, że my rządzimy w jednym na 16 sejmików. Tylko, tak. Jesteśmy w głębokiej opozycji, jeżeli chodzi o Polskę samorządową. I czas to zmienić. I każdy kolejny sejmik, jaki nam się uda odbić, to będzie naprawdę naszym dużym sukcesem. Sondaże pokazywały, że być może oprócz Podkarpacia to Małopolska i Świętokrzyskie. Panie redaktor, i to jest plan maksimum? Nie mogę teraz, nie chciałbym w ogóle mówić o liczbie, no bo to zupełnie by mnie położyło jako szefa sztabu, no bo ja nie mogę mówić o liczbie dwa tygodnie przed wyborami. Natomiast mogę powiedzieć, że... Jak Bóg da, że w sposób znaczący zwiększymy to posiadanie, to będzie duży sukces. Ale pamiętajmy też o miastach. Właśnie ile dużych miast, gdzie rządzi przede wszystkim Platforma Obywatelska, tak. To jest tradycyjny elektorat Platformy Obywatelskiej, środowiska wielkomiejskie, to ile dużych miast chcecie odbyć celem, Platformie Obywatelskiej? Celem naszym tej kampanii są nie tylko sejmiki, ale właśnie miasta. I zresztą też wystawiliśmy tam bardzo ciekawe twarze młode. Proszę zwrócić uwagę, że my też otwieramy się na młodych ludzi, ale już z dużym dorobkiem, bo czy Gdańsk, czy Warszawa, czy Wrocław, to są ludzie, czy Kraków, ludzie z dużym dorobkiem. I liczymy, że to będą te miasta, gdzie my naprawdę na poważnie tam powalczymy i naprawdę nasi kandydaci tą młodością, determinacją, ale nade wszystko tym takim przekazem, nie mówcie nam, że się nie da, mają szansę. Patryk, jaki wygra w Warszawie? Oczywiście, że wygra. No, na jakiej podstawie pan tak twierdzi? No, bo ma kapitalną kampanię, ma świetne postrzeganie, ma... Kampania to jest jednak coś... Tak, czas, to jest plebiscyt obietnic, a potem przychodzi twarda rzeczywistość, okazuje się, że jak 1/3 się uda zrealizować, to w ogóle jest sukces. Wie pani, co mnie przekonuje najbardziej, że Patryk Jaki wygra? Otóż proszę zwrócić uwagę na gigantyczne tłumy na jego spotkaniach, na emocje, które temu towarzyszą, na wiarę i wielką takie... I to są takie spontaniczne tłumy, tak? Nie ma żadnego spędu, nikt nikogo nie zachęca, nie zaprasza? Ale oczywiście, że nie.
ale tutaj w tym przypadku to jest bardzo, byłoby bardzo krzywdzące mówić w ten sposób. To są absolutnie autentyczne tłumy, które przychodzą na spotkanie z Patrykiem Jakim, a to, co jest najważniejsze w polityce, pani doktor, emocje. Emocje są po stronie, pozytywne emocje są po stronie Patryka Jakiego. Jak pani mnie pyta, czy wygra, to właśnie dlatego, że te emocje pozytywne towarzyszą Patrykowi Jakiemu, właśnie on wygra te wybory. Wczoraj Patryk Jaki zagłosował wbrew rekomendacji klubu, żeby jednak procedować nad obywatelskim projektem w sprawie zniesienia obowiązkowych szczepień ochronnych, a Patryk Jaki się z tego wyłamał. Pani to taka gra pod publiczkę, tak? No bo właśnie teraz startuje w wyborach na prezydenta Warszawy. Musi pani, może inaczej nie musi, ale rekomenduję zaproszenie Patryka Jakiego i zapytanie go o to, bo to była jego decyzja, no powtarzam. No ale to się jednak kłóci z tą linią partii, z linią wyznaczaną przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Nie, no linia była taka, żeby... No ewidentnie żeby, głosowanie pod publiczkę. Wrócić pani redaktor do komisji z tą sprawą. No i wróciła ta sprawa do komisji. O, Patryk Jaki wpisał też w swoim biogramie, że studiował na jednej z najlepszych biznesowych uczelni świata, a zdaniem Rzeczpospolitej był to tylko kurs współorganizowany przez KSAP. I dodajmy, że w związku z tymi krzywdzącymi opiniami na temat wykształcenia Patryka Jakiego, kilka redakcji jest podanych do sądu. Ostro. No, ostro. Zapowiedział to zresztą, tak? No, wiceminister sprawiedliwości pisze w swoim opisie w portalach społecznościowych, że skończył prestiżową szkołę w Barcelonie, a z kolei na stronie resortu czytamy, że Patryk Jaki kończył program dla menedżerów. A ja czytam Twittera. Jest Business School. A ja czytam Twittera Patryka Jakiego, który zapowiada procesy sądowe redakcją, które kwestionują jego wykształcenie. Zobaczymy, jak się skończą. To chciałabym zapytać o tę skargę, która teraz Polska jeszcze złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników. Dlaczego się zdecydowaliśmy na taki krok? Ponieważ mamy poczucie olbrzymiej niesprawiedliwości, jeżeli chodzi o dyrektywę o delegowaniu pracowników. Uważamy, że jest to zabijanie czegoś, co jest siłą Unii Europejskiej, czyli swobody przepływu towarów, usług i konkurencyjności Unii Europejskiej. A kto to negocjował? Mateusz Morawiecki? Nie. Panie doktor, tak się składa, że akurat to wiem na 100%, bo jestem wiceszefem Komisji Transportu i tam ta sprawa była procedowana. Ona rozpoczęła się kilka lat temu, jeszcze za czasów rządów Platformy de facto. Te negocjacje zaczęły się. Ale proszę pamiętać, że to jest proces, tak? To wiadomo, musi to przejść przez Parlament Europejski. No to jest proces, rzecz jasna, tak. Musi przejść przez Parlament Europejski. W Parlamencie Europejskim były naprawdę bardzo mocne zderzenie właśnie tych starych krajów członkowskich z nowymi, bo my uważamy, że jeżeli jesteśmy w Unii, no to w oparciu o traktaty, a więc swobodny przepływ towarów, usług, konkurencyjność i tak dalej. Nie było powodu żadnego, żeby stosować protekcjonizm i właśnie te metody, które zostały w tym akcie jednak przegłosowane, czyli zabijające konkurencyjność na rynku transportowym. No i dlatego walczymy o to, żeby nasi przedsiębiorcy wychodzili na swoje, ale czy w takim razie ja mam rozumieć, że ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma być taką ostatnią deską ratunku, żeby nasi polscy przedsiębiorcy mogli zarabiać jak do tej pory? Pani doktor, to jest też tak, że jeżeli jeszcze w jakiejkolwiek instytucji europejskiej jest szansa o to powalczyć, no to powinniśmy to robić. Polski rząd to robi. To zapytam jeszcze inaczej, że czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instancją, z którą polski rząd się liczy? No, gdyby się nie liczył, panie redaktor, no to nie wysyłalibyśmy tego typu próśb o rozstrzygnięcie. Dostrzegam pewne rozdwojenie, bo kiedy sędziowie Sądu Najwyższego skierowali do Trybunału tego właśnie, o które pytałam, pytania wstępne, tak zwane trudne słowo, prejudycjalne, to słyszeliśmy, że polski rząd niekoniecznie już się będzie musiał zastosować do wyroku. Może go nie respektować, może go nie uznać. Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o wymiar sądownictwa, jeżeli chodzi o ten wymiar właśnie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości właśnie tutaj w Polsce, to z całym szacunkiem, ale nie ma żadnego zapisu traktatowego, który upoważniałby do ingerowania w tym obszarze ze strony Unii Europejskiej w Polsce czy w innym kraju członkowskim. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane z prawami pracowników, jeżeli chodzi o konkurencyjność, jeżeli chodzi właśnie o traktaty, gdzie jest napisane czarno na białym, że jest swobodny przepływ towarów, usług i konkurencyjność jako immanentna część Unii Europejskiej, oczywiście powinniśmy w tym temacie się domagać rozstrzygnięć, mam nadzieję, z korzyścią dla Polski. Czyli raz Trybunał jest dobry, a raz jest niedobry. Nie, Trybunał, panie dyrektor, tu jest kwestia tego, co jest zapisane w traktatach, co może Unia Europejska w oparciu o traktaty, a w przypadku wymiaru sprawiedliwości nie może nic, bo nie może ingerować w wewnętrzne prawo Polski czy innego kraju członkowskiego, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, ale jest twardo napisane w traktatach, że podstawą Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów i usług. A to zostało zakwestionowane tą dyrektywą. No bo Komisja Europejska też skierowała pozew przeciwko Polsce, jeśli chodzi o
przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym do tego właśnie Trybunału Sprawiedliwości. No już słyszymy, że dobrze, poczekajmy na wyrok, poczekajmy, a jakieś tam orzeczenie zapadnie, mówi pan prezydent, pani... więc bardzo lekceważąco podchodzi klasa rządząca, obóz rządzący do tej sprawy. W szerszym troszeczkę kontekście spójrzmy na to, bo rzeczywiście od 3 lat, odkąd Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, no to najpierw Parlament Europejski, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim, no chyba kilka rezolucji i debat na temat tego, co się dzieje w Polsce. Teraz dołączyła do tego ataku na Polskę jednak Komisja Europejska w trybie przyspieszonym, zupełnie jakby nieuzasadnionym niczym trybie, który został narzucony przez Komisję Europejską. A to się wiąże jednak z tym, znaczy ja patrzę dzisiaj na Unię Europejską, bo to jednak tam pracuję od lat i widzę, jak to wszystko wygląda, to co mnie najbardziej niepokoi, tak, to jest dobre słowo, patrząc na funkcjonowanie instytucji europejskich, to jest stosowanie podwójnych standardów. Ale to jest takie bardzo niszczące z punktu widzenia właśnie Unii, bo jeżeli się jest w rodzinie politycznej, chadeckiej czy socjalistycznej, na przykład dany kraj, no na przykład Malta, skorumpowany rząd, dziennikarze wylatujący z samochodów, mordowani de facto, przecież to samochód, został wybuch samochodu ze znaną dziennikarką na Malcie, ale ponieważ rządzi tam pani redaktor, rząd socjalistyczny należący do rodziny socjalistów w Parlamencie Europejskim jest kompletna cisza. Z drugiej strony przyjeżdża... Mogę pana poprosić, żeby pan się przybliżył, tak, bo z drugiej strony, nie może tak, pana słabo strony, słychać. Z drugiej strony pani redaktor w Austrii, współrządzącą jest Wolnościowa Partia Austrii, o bardzo rasistowskich, takich bardzo radykalnych, antyeuropejskich rysach, do której szefowej przyjeżdża Władimir Putin wprost wręcz, tak naprawdę ta partia lobbuje na rzecz Rosji w Unii Europejskiej i czy ktoś o tym w ogóle mówi w parlamencie, czy gdzie? Nie, dlatego, że oni należą do chadeków. My jesteśmy w formacji konserwatywnej, mamy jednak troszeczkę inny pomysł na wzmocnienie Unii Europejskiej w innych obszarach i mamy też odwagę o tym mówić. No jesteśmy ściekle atakowani, no i tak to wygląda. Podwójne standardy, przestrzegam przed podwójnymi standardami. Prawo i Sprawiedliwość awanturuje w tej Unii Europejskiej. W jaki sposób, pani redaktor? Awanturujemy jesteśmy grzeczni, ciągle, pokorni, jak tak, baranki. Bardzo. Tak. A dlaczego Sejmowi nie udało się wybrać Rzecznika Praw Dziecka? Kadencja Rzecznika Praw Dziecka się już zakończyła. Panie doktor. Ten urząd nie ma dla was żadnego znaczenia? Jest nieważny? Wręcz przeciwnie. Oczywiście, że ma znaczenie. Natomiast z tego, co wiem, wczoraj pani Rzecznik Mazurek powiedziała, że będziemy procedować tę sprawę dalej. Będzie kolejny kandydat. Mam nadzieję, że skutecznie wybrany. A już macie jakiegoś kandydata? Są poważnie zaawansowane rozmowy. Ale nie znam szczegółów, bo ja po prostu teraz myślę o Białymstoku, bo wieczorem jadę i mamy konwencję. No bo jednak to zależało również od posłów Prawa i Sprawiedliwości. 37 z nich nie wzięło udziału w tym głosowaniu. Decyzja... A sprawa wydawała się po prostu tak prosta. Decyzja, co z tym zrobić. Proszę bardzo. Sejmowe komisje rekomendowały przyjęcie tej kandydatury, więc wydawało się to oczywistą oczywistością, cytując klasyka, czyli prezesa Kaczyńskiego. Pani redaktor, to jest pytanie do władz klubu, dlaczego tak się stało, ale no ja nie siedziałem w... Ktoś powinien podnieść za to odpowiedzialność w takim razie? No zobaczymy. Władze klubu na pewno się nad tym poważnie pochylą, no bo to jest rzeczywiście rzecz, która nie miała prawa się zdarzyć. No to może jest jednak wina władz klubu. Może jednak szef klubu, pan marszałek Terlecki, nie dopilnował całej procedury. Można wszystko powiedzieć o marszałku Terleckim, ale nie to, że nie trzyma klubu twardą ręką. A trzyma klub twardą ręką? Oczywiście, że trzyma klub twardą ręką. I nikt tam nie podskoczy. Sprawnie działa, jest naprawdę dobrze zorganizowany, natomiast na pewno pan profesor Terlecki będzie tą sprawę bardzo też... A to nie jest kompromitacja jednak? Starał się dobrze sprawdzić, no bo... No kompromitacja. Nie można mówić o kompromitacji. No, pani redaktor. Poprzednia kandydatka się wycofała. Ja nawet nie wiem, jakie były tam wewnętrzne ustalenia, czy była dyscyplina, czy nie. Ja po prostu nie jestem w Sejmie. No tutaj proszę mnie też zwolnić jakby z tej takiej oceny szczegółowej, no bo nie znam kontekstu. To pytanie jeszcze od słuchaczy. Marcin pyta, dlaczego pan premier Morawiecki załatwiał pracę synowi Ryszarda Czarneckiego z PiS? Oczywiście nie był wtedy jeszcze premierem. A załatwił? Chyba pracował jednak syn Ryszarda Czarneckiego. No nic o tym nie wiem, no ale tu chodzi o zupełnie... Panie doktor, zwracamy do pierwszej części naszej rozmowy. No, po pierwsze... Ale nie wiemy, co dalej z tych taśmach. Po pierwsze... No ale to zawsze możemy powiedzieć. No zobacz, czy nie wiemy, co dalej w taśmach i tak dalej. Ja mnie interesuje konkret. Co z tych taśm wynika? Wynika tylko tyle i aż tyle, że premier Morawiecki...
sposób bardzo konkretny pozycjonował zagrożenia, jeżeli chodzi o Polskę, w momencie, kiedy nie był nawet politykiem. Zagrożenia? Jakie zagrożenia? No chociażby, jeżeli chodzi o kwestię imigrantów. No przecież on o tym mówił twardo. No, tak, i wiem, co mówił. Nie wiem, czy pan przeczytał do samego końca. Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich. Wiesz, tak mówił ówczesny prezes Zachodniego Banku Mateusz Morawiecki w rozmowie między innymi z prezesem innego banku i między innymi z Krzysztofem Kilianem, który był jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska. I proszę tylko odpowiedzieć na pytanie, czy taka wypowiedź jest bulwersująca, czy nie jest? Pani redaktor, dlaczego będziemy strzelać, będziemy odpychać ich. Panie redaktor, mnie interesuje zupełnie coś innego w tych taśmach. Mnie interesuje to, że premier Morawiecki kilka lat temu potrafił już przewidzieć bardzo duże zagrożenia, które potem Europę dotknęły. I to jest, dobrze mi świadczy. A prezes powiedział jeszcze jedną rzecz wczoraj w tym wywiadzie w telewizji publicznej u Danuty Haleckiej, mówiąc tak, że Mateusz Morawiecki dostał propozycję wejścia do rządu Donalda Tuska i to była intratna propozycja. Miał zostać wicepremierem i ministrem finansów. Mateusz Morawiecki tej propozycji nie przyjął, ale wcześniej konsultował się z prezesem Kaczyńskim. I który to był rok? Dobre pytanie, nie wiem. Ale to znaczy, że dużo wcześniej Mateusz Morawiecki orbitował wokół Prawa i Sprawiedliwości, panie, tak? Redaktor, to jest, z jednej strony było Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony Platforma Obywatelska. To człowiek, tak? O którym opinia jest no, niezwykle pozytywna. To bardzo zdolny, ambitny i kreatywny człowiek. I rzuca mięsem też. To, że... Jak... No i mi się też tak zdarza. No, mi się też zdarza. Przepraszam, no, mogę to też powiedzieć, ale nie, dziwi mnie to, zachowywali... redaktor, nie dziwi mnie to, pani redaktor, że on wówczas był też w orbicie zainteresowania Platformy Obywatelskiej, był po prostu zdolnym, jest zdolnym, bardzo ambitnym i kreatywnym politykiem. Ale już wtedy rozumiem, że kontaktował się też z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pamiętać, że on jako szef banku również bardzo mocno promował i wspierał przedsięwzięcia patriotyczne Żołnierzy Wyklętych, różnego rodzaju wydarzenia o takim właśnie profilu historycznym. To, czego nie robiła Platforma i to też po raz kolejny, powtarzam, dobrze świadczy Mateusz Morawiecki. Kolejne pytanie, ja tylko pytam. To się nazywa użytkownik. Kiedy trasa S19, bo w świetle początku upadłości w branży budowlanej, zejścia Staldi z budów i kłopoty podwykonawców? S19, czyli Via Carpatia. To jest projekt mojego politycznego życia. Kiedy nikt o tym nie myślał, nie śnił jeszcze o tym. Kiedy pan premier, prezydent Lech Kaczyński powiedział o Via Carpatii, potem ciągnęliśmy ten temat. Teraz jest naprawdę duże przyspieszenie. S19 powstanie. S19 powstanie, Via Carpatia powstanie. Nikt tego projektu nie zatrzyma. To jest projekt drogowy, który ma szansę zdynamizować rozwój Polski Wschodniej. Projekt, który definiuje kierunki rozwojowe inaczej niż wschód-zachód, ale na północ-południe. To jest projekt, który da szansę Polsce Wschodniej tak naprawdę rozwinąć się i Polsce, jeżeli chodzi o dwa płuca, nie tylko zachód, ale również wschód. To jest projekt, któremu ja poświęciłem w Europarlamencie całą swoją aktywność tak naprawdę i przygotowałem raport, gdzie Parlament Europejski, ponad 1000 europosłów wskazało w moim raporcie, że S19 Via Carpatia to jest strategiczny z punktu widzenia nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej szlak komunikacyjny, a rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na to ekstra pieniądze. Budujemy i teraz, o to jest bardzo ważne, budujemy odcinek w kierunku południowym. Jest upadłość czy nie jest? Jest, więc kierujemy, są problemy. Panie dyrektor, budujemy drogę. To było wielkie marzenie ludzi, którzy mieszkają na wschodzie Polski. Jeżeli pani teraz przyjechała do Rzeszowa, zapraszam serdecznie i próbowała wyjechać w kierunku południowym, w kierunku granicy na Słowację, w kierunku Boguchwały, Czuca, czy później w Dukli, to jest droga śmierci. A tam będzie ekspresówka, tam będzie pani redaktor droga szybkiego ruchu z kilkoma tunelami, eskakadami. Ale tam kiedy? Będzie w ciągu 5-6 lat będzie ta droga wybudowana, bo już są zaawansowane prace ekologiczne, przygotowawcze, archeologiczne. Krótko czyli mówiąc, najdalej za 5-6 lat ta droga S19 Via Carpatia będzie gotowa, z Polski, tak? W kierunku południowym na Barwinek, bo to jest bardzo ważne, ale w kierunku na Lublin, bo to też jest kolejna odnoga drogi z 19 Via Carpatia, w ciągu 2-3 lat. Już finalizujemy tą drogę, jeżeli chodzi o Rzeszów-Lublin. 186 kilometrów ekspresówki w najbliższych latach będzie między Rzeszowem a Lublinem, chociaż też muszę powiedzieć, że kilka odcinków już jest przejezdnych, więc ta droga jest budowana systematycznie. Czyli rok 2023 albo rok 2024 to jest ta szansa, kiedy S19 nic tego nie zatrzyma. Zostanie wybudowana budowa zostanie ukończona. Ja mówię o tej nitce Rzeszów, granica państwa, Barwinek, potem Słowacja i na południe Europy. I mówię o nitce Rzeszów-Lublin, bo potem z Lublina mamy S17 kierunku Warszawy ekspresówkę. Krótko mówiąc, mieszkanie z Podkarpacia, czy Polski Wschodniej, czy Lublina, jeżeli teraz ma problem, jeździ kilka godzin, czy w wielkich problemach,
ma problemy komunikacyjne z dojazdem do centrum naszego kraju, to dzięki S19 za kilka lat będzie po prostu śmigał swoim samochodem błyskawicznie. Chyba jest pan trochę zmęczony. Dlaczego? No tak mi się wydaje. Chociaż no kampania to rzeczywiście to jest niesamowite tempo. No takie mam wrażenie. Jest w końcu dopiero 8:37. Jestem troszeczkę tym pytaniem może bardzo pobudzony, bo to jest, powtarzam, pytanie o S19, o Via Carpatię. No to jest moje emocje. Pan uważa to za dzieło życia. To są moje emocje. To jeszcze pytanie od Roberta. Czy przeprosi pan za Szczyla? Panie doktorze, no jest, już o tym wielokrotnie mówiłem. To jest pytanie od naszego słuchacza internautów. Panie Robercie, już przeprosiłem za to słowo w jednym z wywiadów, w jednym z tygodników. Zachowanie. W samym domie, że powiedział do dziennikarza TVN-u. Mogę to jeszcze raz powiedzieć, że słowa moje niepotrzebne, za które przeprosiłem, ale z drugiej strony zachowanie dziennikarza nieakceptowalne. Z mojego punktu widzenia oczywiście. Ja nie jestem, pani redaktor, przyzwyczajony do szturchania, popychania i takiej fizycznej agresji, której doświadczyłem wtedy. I to był mój błąd, że zareagowałem może za ostro. Agresja, być może było tak, ale że było ciasno. Ja nie było ciasno, była szeroka, pracy, pani dziennikarza. Szeroka droga. Idzie się z kamerą, jest operator. Zazwyczaj jest tak, że jednak oficerowie BOR, teraz nie BOR, tylko SOP-u, tworzą taki ścisły kordon. Dziennikarz chce się jednak zapytać, zadać pytanie. Nie ma możliwości. Szeroka droga. Kilka próśb moich uprzejmych. To nie jest czas na pytania. Bardzo proszę odejść, bo mamy teraz wiec wyborczy. I niestety cały czas poszturchiwania, cały czas padanie, cały czas popychanie. Nieprzyzwyczajony jestem do takich zachowań. Popełniłem wtedy może niepotrzebne werbalne... Poniosły pana emocje, tak? Puściły panu nerwy. Niepotrzebnie o tym powiedziałem w taki sposób, za co przeprosiłem i dla mnie temat jest zamknięty. Na pewno bardzo się teraz, naprawdę patrzę na tą sprawę zupełnie inaczej. No mogłem inaczej się. I już by pan drugi raz tak się nie zachował. Oczywiście, że nie. No, skoro jednak słuchacze, internauci pytają, to w takim razie pana przeprosiny trochę się nie przebiły może. Gdzie pan przepraszał? Bo ja tego też nie zarejestrowałam, ale tutaj... oczywiście, że przeprosiłem. Kilka dni później udzieliłem wywiadu jednemu z tygodników, gdzie napisałem... Prawicowych tygodników. Tak, to był tygodnik sieci. Braci Karnowskich. Tak, no ale dlaczego? To mam dyskryminować... Nie, ja nic takiego nie wiedziałem, akurat po prostu mówisz, a ja powiedziałem coś złego? Nie, ale akurat, pani redaktor, miałem zaplanowany wywiad o wiele wcześniej na ten tydzień i skorzystałem z okazji, żeby się do tej sytuacji odnieść, ale powtarzam, gdyby to był tygodnik, nie wiem, inny, też bym powiedział to samo, to było tuż po... Następne pytanie. Czyli jednak w wniosku pan tego nie powiedział. No może nasz słuchacz, internauta nie czytał po prostu. Dobrze, bardzo dziękuję. Tomasz bardzo Poręba, dziękuję. Szef kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości i też europoseł. Czy będzie pan również szefem, tak na koniec zapytam, czy również będzie pan szefem następnej kampanii do Europarlamentu? Ale panie redaktor, no. Niech mi pani tak źle nie życzy. Pani redaktor, chcę No bo to już kolejna kampania, którą pan prowadzi. Chcę dokończyć tą kampanię z sukcesem. Naprawdę nie myślę o niczym innym, a po kampanii myślę o tym, żeby się spotkać wreszcie z moją rodziną, z moimi dziećmi i po prostu z nimi spędzić trochę czasu. Czyli niewykluczone, że następne kampanie również będzie pan miał na głowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich.